Nazywam się Krzysztof Wyszkowski. Jestem jednym z założycieli, współzałożycieli Komitetu Wolnych Związków Zawodowych w Trójmieście, na Wybrzeżu. No, moja osobista historia polityczna wykracza poza Wolne Związki Zawodowe, nawet poza Komitet Obrony Robotników. Zaczęło się ściśle biorąc, w sensie zderzenia z komunistyczną policją polityczną, ze Służby Bezpieczeństwa, już w 1975 roku, kiedy SB wpadło na trop przekazywania przez do mojego mieszkania w Gdańsku z Paryża od szefa Instytutu Literackiego, Jerzego Giedroycia, książek wydawanych na Zachodzie, no, poza cenzurą, czyli niesłychanie cenionych wtedy w środowiskach niezależnych, w środowiskach antykomunistycznych. I od 1975 roku Służba Bezpieczeństwa prowadziła przeciwko mnie, przeciwko mojemu bratu również, Błażejowi, rozpracowanie pod nazwą Kanał. Ono trwało bardzo długo, przez cały okres korowski, później WZZ-owski i nawet jeszcze solidarnościowy. Jawna działalność polityczna w tym czasie, w latach 70. wymagała dużej dozy determinacji. Oczywiście mnie było dużo łatwiej dzięki temu właśnie, że tę działalność podjąłem razem z bratem. Błażej, młodszy ode mnie o 2 lata, był bardzo odważnym człowiekiem i człowiekiem o nazwisku znanym w opinii publicznej. Mianowicie był pierwszym mistrzem świata w żeglarstwie w 1966 roku. W 1972 roku był reprezentował Polskę na olimpiadzie w Monachium, regaty były w Kilonii. Był wybitnym żeglarzem, wyjeżdżał za granicę, przywoził z regat na zachodzie, z Francji, z Anglii, z Niemiec, wydawnictwa kultury paryskiej i innych centrów wydawniczych. Słuchaliśmy oczywiście również Wolnej Europy. Wiedzieliśmy, że możemy liczyć na pomoc ośrodków polskich w wolnym świecie i wykorzystaliśmy to w ten sposób, że zgłosiliśmy mój adres dokładnie w Gdańsku na Żebiance jako miejsce, do którego można z Zachodu przysyłać wydawnictwa antykomunistyczne, wolnościowe, niepodległościowe. I rzeczywiście te przesyłki zaczęły bardzo żywo napływać. No, oczywiście wiązało się to z interwencją Służby Bezpieczeństwa. Jak zwykle w takich tandemach rodzinnych, w tym wypadku braterskich, dochodzi do podziału ról niejako. Ja byłem od, powiedzmy, raczej pisania różnego typu dokumentów. Błażej był sportowiec, człowiek niesłychanie czynny i odważny, bardziej zdecydowany w swoich działaniach ode mnie, brał na siebie rolę inicjatora różnych wydarzeń publicznych, tak jak głodówka w Akademiku na Politechnice w obronie tak zwanego Młodego Koru w 1977 roku, czy później akcja Służby Bezpieczeństwa, która napadła na osoby, które w moim mieszkaniu miały zebrać się, żeby dyskutować o wolnych związkach zawodowych. I wtedy doszło do bardzo agresywnego zachowania milicji i Służby Bezpieczeństwa. Błażej został zatrzymany, siłą wciśnięty do radiowozu i następnie ukarany więzieniem na 2 miesiące. Błażej natychmiast podjął głodówkę protestacyjną i głodował przez miesiąc czasu w więzieniu. To była zupełnie niesłychana sytuacja, ponieważ ona przypominała sytuację z okresu stalinowskiego. Mianowicie do celi w jakiejś piwnicy więzienia w Gdańsku wypuszczano ścieki z kanalizacji. On był tam pozbawiony dostępu do świeżego powietrza, do jedzenia. Przez kilka dni był rzeczywiście na pograniczu zupełnej śmierci, bo te gazy wyłaniające się z kanalizacji powodowały jakieś zupełnie zawroty głowy, utratę przytomności. Później został z sądu wyprowadzony, był przymusowo dokarmiany
na siłę jakimś roztworem przez rurkę do gardła. To jego miesięczne cierpienie było czymś przypominającym właśnie odmiennym od zwykłych zachowań Służby Bezpieczeństwa w stosunku do działaczy niepodległościowych, które było na ogół pozbawione agresji fizycznej. Tutaj uznano widocznie, że Błażej powinien zostać ukarany, ale jednocześnie miał być to przykład dla wszystkich innych działaczy wolnych związków zawodowych, że będą karani surowiej, będą przeciwko nim zastosuje się działania właśnie z innej epoki, z epoki stalinowskiej. Paradoksalnie to okrutne traktowanie Błażeja spowodowało efekt zupełnie odwrotny od zamierzonego. Zamiast strachu czy nawet przerażenia okazało się, że sympatia, akcja pomocy, akcja działań informacyjnych na rzecz właśnie upowszechnienia informacji o Błażeju, protestów, w których występowano w jego obronie, była największą akcją, jaka kiedykolwiek zdarzyła się właśnie w środowiskach niezależnych, antykomunistycznych, nie tylko w Trójmieście, ale nawet szerzej, ponieważ w tym czasie rzeczywiście już w Trójmieście działały nie tylko środowiska Komitetu Obrony Robotników, Komitetu Samorządu Społecznej, ale również środowisko Ruchu Obrony Praw Człowieka. Istniało bardzo, bardzo rozbudowane środowisko studenckie, Studencki Komitet Solidarności, który zresztą Błażej współzakładał o rok wcześniej. I ta akcja bardzo szeroka ogarnęła również, czy dosięgła, wciągnęła również Kościół. To był pierwszy taki wypadek, mianowicie na początku głodówki Błażeja i naszej, myśmy tutaj kilka osób z wolnych związków zawodowych głodowało na zewnątrz. Nasi przyjaciele właśnie z młodzieży studenckiej uzyskali w Bazylice Mariackiej zgodę na to, że na codzienne modlitwy w intencji uwolnienia Błażeja, modlitwy, które odbywały się w bocznej, tak zwanej katyńskiej kaplicy Bazyliki Mariackiej, przyciągały rzeczywiście bardzo wiele osób, właściwie z dnia na dzień coraz więcej, ale co najciekawsze i może najważniejsze, kiedy Błażej po 2 miesiącach wyszedł z więzienia, te modlitwy zostały zawieszone, ale trwały później i jeszcze w następnym roku, w czasie, gdy do więzienia trafiali inni ludzie, inni działacze antykomunistyczni. Więcej, dwie główne organizatorki tych modlitw, Magda Modzelewska i Bożena Rybicka, młode dziewczyny, znane z filmu Robotnicy, jak tak właśnie młodziutka blondynka i młodziutka brunetka, które prowadziły w strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku codzienne publiczne modlitwy, właśnie jako przedłużenie tych modlitw zainicjowanych w czasie uwięzienia Błażeja w 1978 roku jeszcze. Znaczące wydarzenia historyczne zwykle są skutkiem działalności zbiorowej. Tutaj potrzebna jest nie tylko pomysł, inicjatywa, idea, ale również konkretni ludzie, którzy takie wydarzenie muszą ponieść na własnych ramionach. Tak było z założeniem Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża w kwietniu 1978 roku. Rzecz wyglądała następująco. Uznałem, że najpierw muszę pojechać do Warszawy, do środowiska Komitetu Obrony Robotników, wtedy już KSS-KOR, żeby uzyskać gwarancje finansowe na wypadek jakiejś represji. Przewidywałem jakieś represje, już wcześniej wiedziałem, ponieważ w lutym powstał Komitet Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach i tam Służba Bezpieczeństwa bardzo ostro zaatakowała działaczy katowickich, więc wiedziałem, że represje rozpoczną się również w stosunku do nas. Uznałem właśnie, że muszę uzyskać tę gwarancję na 100 tysięcy złotych jako warunku rozpoczęcia działalności. Pojechałem do Warszawy i tam bardzo słusznie Jacek Kuroń, Janek Lityński,
parę innych osób, z którymi rozmawiałem ze środowiska robotnika, pisma robotnik wydawanego przez Lewicę Korowską, poradzili mi, żebym napisał deklarację założycielską komitetu. Usiadłem i napisałem stroniczkę tej deklaracji, która dzisiaj brzmi nawet nieźle, tak zrobiona trochę ad hoc, a okazuje się zawiera ważne publicznie, myślę, że do dzisiaj warte odnotowania ideowe przesłanie, ale osobiście dla mnie najważniejszym jest to, co straciłem. I może Polska w jakimś sensie straciła wtedy w trakcie tych pisania deklaracji. Mianowicie w deklaracji umieściłem zdanie. Organem komitetu jest pismo Solidarność. Byłem do tego dobrze przygotowany, ponieważ już właśnie co najmniej od lutego po bibliotekach, prowadziłem szeroki namysł, badałem różnorodne propozycje, jakim powinni nosić tytuł pismo, organ naszego planowanego związku. I właśnie spośród wielu różnych propozycji ostatecznie uznałem, że Solidarność to będzie to właściwe hasło. Tym bardziej sympatycznie mi się kojarzyła, że pod koniec XIX wieku, tutaj w Warszawie, powstała partia pod nazwą Solidarność, malutka właściwie partyjka, która wkrótce po śmierci swojego założyciela sama zgasła i nie miała następców, ale ta partia odznaczała się tym, że podjęła program walki bez przemocy. W opozycji w stosunku do dominującego wtedy nurtu pochodzącego z Rosji, kierowanego przez narodną wolę, nurtu terrorystycznego. Solidarność ta warszawska, polska, XIX-wieczna proponowała działalność polityczną, antycarską, niepodległościową, ale właśnie bez użycia przemocy, bez terroru. Bardzo mi się to podobało i na tej Solidarności stanąłem. No tu niestety jeden z moich ówczesnych przyjaciół, Jan Lityński, wybitny działacz Komitetu Obrony Robotników, nagle zaczął argumentować, że nie warto tego wpisywać, bo jak będziemy zakładali, to po prostu nazwiemy w ten sposób nasze pismo i nie ma co uprzedzać faktów, na które być może trzeba będzie sporo czasu poczekać. Uznałem to ten argument za trafny, nie zdający sprawy, że jest to próba uniku, który się źle skończy. No i rzeczywiście po powrocie do Gdańska, już po tym, gdy informacja o powołaniu Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych została upubliczniona, podała ją Wolna Europa, podał ją Głos Ameryki, podało BBC, więc po tym wszystkim przystąpiliśmy w gronie osób, które tworzyły zręby tego komitetu do powołania redakcji, no i oczywiście ustalenia nazwy. No i tutaj ku mojemu zdumieniu okazało się, że ta moja propozycja, którą uważałem za jakąś oczywistą i niejako przynależną mi również jako człowiekowi, który zainicjował powstanie całego zespołu, napotkała na opór. Moi koledzy wtedy uznali, że tytuł hasło Solidarność nie jest właściwy i że lepsze będzie tytuł Robotnik Wybrzeża. No tu się bardzo różniliśmy, te różnice utrzymały się przez cały okres wolnych związków zawodowych, ale najważniejsze, że w czasie strajku sierpniowego, kiedy wszyscy razem spotkaliśmy się już wtedy w tym gigantycznym publicznym wystąpieniu antykomunistycznym, udało mi się to hasło Solidarność przeforsować jako nazwę dla pisma strajkowego organu, wtedy już czegoś dużo więcej, nie tylko Komitetu Założycielskiego, ale Międzynarodowego Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej, który miał zasięg ogólnopolski, ogólnonarodowy i przyczynił się do tego, że tą nazwę, to hasło jako swoją nazwę przyjął Niezależny Samorządny Związek Zawodowy. Od początku obrad Okrągłego Stołu w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie byłem
najgorliwszym, najczęstszym zdaje się uczestnikiem i obserwatorem tych obrad. Przychodziłem tam rano, wychodziłem po zakończeniu ostatnich obrad przy konkretnych podstolikach, bo rozmowy toczyły się na wielu pokojach, w wielu salach tego pałacu. I myślę, że byłem jedynym niezależnym, nieuprzedzonym i nie wciągniętym w ustalenia, które działacze Solidarności przygotowujący okrągły stół podjęli jeszcze przed rozpoczęciem obrad. Ja z tych wcześniejszych ustaleń nie zdawałem sobie wówczas sprawy. I dlatego, kiedy w połowie lutego 1989 roku, czyli mniej więcej w 2 tygodnie po rozpoczęciu obrad, Władysław Frasyniuk powiedział mi o tym, że wśród tych wcześniejszych ustaleń jest również zgoda przedstawicieli Solidarności na prezydenturę dla generała Jaruzelskiego, no moje zdumienie przerodziło się w zdecydowany sprzeciw wobec tego, co się przy okrągłym stole działo. Już od wtedy mówiłem moim przyjaciołom, większość ludzi, która reprezentowała Solidarności, to byli moi znajomi, przeważnie z działalności jeszcze sprzed sierpnia 80 roku, z lat 70. Mówiłem im otwarcie, że uważam ich postępowanie za zdradę. Wtedy też odmówiłem Tadeuszowi Mazowieckiemu współpracy w planowanym odtworzeniu wydawania tygodnika Solidarność, w którym w 81 roku byłem sekretarzem redakcji. Uznałem, że nie mogę się przyczyniać, że moją misją nawet jest ujawnienie prawdy o spisku Okrągłego Stołu, o tym, że jest to teatr dla szerokiej publiczności, która ma nie wiedzieć o tym, co się tam właściwie dzieje. Teatr dezinformacyjny, fałszywie przedstawiający rzeczywistość. Rzeczywiście po Okrągłym Stole opublikowałem wielki wywiad w Kulturze Paryskiej, w którym szeroko opisałem, ale stosunkowo delikatnie opisałem właśnie ten fakt istnienia tego spisku, zamysłu, fałszowania przebiegu obrad przez reprezentację solidarnościową. Moje starania stworzenia opozycji przeciw Okrągłemu Stołowi, stworzenia jakiegoś frontu niezgody dla ustaleń okrągłostołowych, no spełzły na niczym. Okazało się, że wszystkie moje usiłowania były krzykiem na pustyni. Przez cały rok 1989 miałem poczucie, że oszustwo okrągłostołowe zostanie trwale uznane za prawdę i nierzeczywistość stanie się prawdziwym obliczem w ówczesnej Polski. Wydarzenia pookrągłostołowe były dla mnie jednym nieustającym wielkim cierpieniem. Okrągły stół się okazał być popularny, został zaakceptowany. Generał Jaruzelski został wybrany prezydentem przez Zgromadzenie Narodowe. Wydawało się, że nie ma cienia nadziei na obalenie, na zmianę tej sytuacji. Jesienią 1989 roku Jarosław Kaczyński został redaktorem naczelnym tygodnika Solidarność i wtedy uznałem, że tygodnik Solidarność może stać się szansą na rozpowszechnienie prawdy o tym, co się dzieje w ówczesnej Polsce po wyborze Jaruzelskiego na prezydenta, po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego. I tutaj czynnikiem sprawczym stało się zachowanie komunistów. Doszło do zupełnie szokującego dla mnie, niesamowitego historycznie wypadku. Mianowicie w pewnym momencie, gdy spotkałem się z rzecznikiem prezydenta Jaruzelskiego w zupełnie zresztą innej sprawie, nagle on poprosił mnie o chwilę przerwy, zniknął na prawie pół godziny, po czym wrócił i oświadczył mi, że został właśnie po rozmowie z generałem, jak powiedział, i został upoważniony do przekazania mi, że generał Jaruzelski gotów jest ustąpić z zajmowanego stanowiska prezydenta. Ta nieoczekiwana wiadomość, nieoczekiwane zachowanie spowodowało, że wróciłem do redakcji, przekazałem to Jarosławowi Kaczyńskiemu, wsiadłem w pociąg, pojechałem do Gdańska i powiedziałem Lechowi Wałęsie, startujesz na prezydenturę, musisz zostać
jeszcze w tym roku prezydentem. Początki były trudne, Wałęsa się opierał, ale w końcu udało się to przeforsować. Wszedłem do sztabu wyborczego Wałęsy, wygraliśmy te wybory i Wałęsa został prezydentem. Po zwycięstwie wyborczym Wałęsy pojawiła się kwestia wyboru nowego premiera. Moim kandydatem był Jan Krzysztof Bielecki, poseł z środowiska gdańskiego, skąd jest mój znajomy, który zaproponował mi stanowisko doradcy przy jego rządzie. Rzeczywiście rozpoczęliśmy to bardzo aktywnie, jeszcze właściwie w trakcie wyborów prezydenckich, w końcówce wyborów między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich, ale potem rzeczywiście tworzenie rządu, obsadzanie poszczególnych tek i programu, to wszystko było tak intensywne, że związałem się wtedy ze środowiskiem, z którego pochodził Bielecki, czyli Kongres Liberalno-Demokratyczny, tym bardziej, że ci ludzie wówczas prezentowali stanowisko konieczności przełomu w stosunku do rządu Tadeusza Mazowieckiego. Z czasem okazało się, że ten przełom, ta wola przełomu nie była dość konsekwentna. Doszło raczej do kontynuacji działań rządu Mazowieckiego. Szefem gospodarki i finansów nadal był minister Balcerowicz, więc odszedłem z tej funkcji doradcy i przyszedłem do opozycji. Wykonywałem tę pracę na różnych poziomach, no na ogół jako dziennikarz tygodnika Solidarność, ale na tyle aktywnie i wyraz publiczny tej działalności był na tyle wyraźny, że na początku stycznia 1992 roku nagle zadzwonił telefon i usłyszałem głos desygnowanego na stanowisko premiera Jana Olszewskiego, który mi zaproponował, czy poprosił mnie o szybki, prędki przyjazd do Warszawy. Oczywiście wsiadłem w pociąg, wylądowałem w Warszawie, Olszewski urzędował już w Urzędzie Rady Ministrów. I natychmiast zaproponował mi, żebym został prezesem Telewizji Polskiej. Oczywiście ja się kompletnie na tym nie znałem. Zdawałem sobie sprawę z braku jakiejkolwiek kompetencji i oczywiście odmówiłem, ale przyjąłem oczywiście w zamian rolę doradcy pana premiera. I natychmiast przystąpiłem do pracy. Za swoje główne zadanie, główną rolę uznałem rozpoczęcie lustracji. Jeszcze jesienią 1978 roku dokonałem pierwszej lustracji tak zwanej obywatelskiej, gdy ujawniłem, że jeden z naszych współpracowników Wolnych Związków Zawodowych jest agentem Służby Bezpieczeństwa. To wydarzenie nie miało wtedy następstw i przez cały okres Okrągłego Stołu i później rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego miałem poczucie, że tym bardziej właśnie, że wcześniej wydarzyły się takie rzeczy, jak na przykład ten spisek przedokrągłostołowy na rzecz powołania Jaruzelskiego na prezydenta Polski. Uznałem, że tutaj bardzo ważna, niewidoczna jest, ale bardzo ważna, być może nawet stwórcza, decydująca jest rola agentury komunistycznej w naszych solidarnościowych szeregach. I od początku pracy jako doradcy Jana Olszewskiego rozpocząłem aktywne propagowanie programu lustracji. Namówiłem do tego najpierw Jacka Kurskiego, Piotra Semkę, którzy mieli swój własny program w telewizji. Oni nakręcili dwa programy na ten temat. One jakoś nie okazały się skuteczne. Rzecz nadal pozostawała niejawna, niejasna. Nie udało się nadać jej głośności. Aż do maja 1992 roku, gdy w piśmie Nowy Świat opublikował informację, że urzędujący minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski był agentem Służby Bezpieczeństwa. I ta wiadomość dopiero okazała się być skutecznym narzędziem dla propagowania programu lustracji. Rozpętała się przeciwko mnie, oczywiście rozpętała się wtedy jakaś straszliwa afera, histeria, krzyki w prasie, w mediach, w telewizji jeszcze nawet.
po tej bombie z ministrem Skubiszewskim, bodajże 27 maja 1990 roku udzieliłem wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, w którym powiedziałem, że w Sejmie jest nadal około 60 agentów Służby Bezpieczeństwa. Następnego dnia po tym wywiadzie Sejm podjął uchwałę tak zwaną lustracyjną, od której zaczęła się praca tak zwanej Komisji Macierewicza Naimskiego, gdzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło planową, fachową akcję odnotowywania, spisywania i upubliczniania informacji o czynnej agenturze esbeckiej w szeregach Solidarności. Przyznaję, że w swojej aktywności na rzecz uznania lustracji za polską rację stanu kompletnie się przeliczyłem. Byłem przekonany, że szeroka publiczność, opinia publiczna, ale i środowiska polityczne podzielą rację, a okazało się, że jest wręcz przeciwnie. Tydzień po uchwaleniu tej decyzji o lustracji rząd Jana Olszewskiego został obalony i ja razem z nim znalazłem się na bruku. I to pod pręgierzem, no, nawet w sensie bardzo dobitnym, ponieważ dokonano w tym czasie, przeżyłem zamach z użyciem pistoletu, który przyłożono mi do piersi. No, ja nie znając się na tych operacjach zastraszania, odtrąciłem ten pistolet i uciekłem. Biegli za mną ci zamachowcy, krzycząc stój, stój, co później rozmawiałem z fachowcami, mówili, że to dowodzi, czyli jest to wyraźny objaw, że byli to funkcjonariusze policyjni, bo natychmiast Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostało przejęte przez ludzi przeciwnych lustracji. Pytanie o powody, dla której podjąłem działalność antykomunistyczną, w tym czasie antypaństwową, wolnościową, niepodległościową, sprawiło mi kłopot, ponieważ zastanawiając się nad tym, no, muszę sobie zdać sprawę z tego, że głównym czynnikiem była niezgoda na to, że jakby taka jawna, publicznie demonstrowane poparcie szerokich grup społecznych dla systemu komunistycznego jest faktem. To rzeczywiście rzecz była dla mnie mało zrozumiała. Ja nigdy nie uczestniczyłem w pochodach pierwszomajowych jako jeszcze sportowiec, w klubach sportowych czy z bratem. Zawsze odmawialiśmy udziału w tego typu inicjatywach. W szkole odmawiałem nawet nauki o niektórych elementach właśnie tej struktury socjalistycznej. Pamiętam, że nauczyciele tolerowali tą moją odmowę. I właśnie było czymś niesamowitym dla mnie ten początek, szczególnie początek lat 70., gdy PZPR rosła w siłę, ludziom żyło się, wydawało się, dostatnie i miliony ludzi wielokrotnie w ciągu roku demonstrowało swoje poparcie dla tego, co było realnym socjalizmem. Było dla mnie, to było dla mnie czymś osobiście ułaczającym. I to była ta główna przyczyna, dla której uznałem w 1978 roku, że z formuły Komitetu Obrony Robotników, czyli właściwie biernej akcji na rzecz ludzi krzywdzonych przez komunizm, trzeba przejść do następnej fazy, do fazy ujawniania nieprawomocności komunizmu. Wolne związki zawodowe były pomysłem na, można to dzisiaj powiedzieć otwarcie, kapitalizm, bo przecież tam, gdzie ludzie organizują się w celu obrony własnych interesów pracowniczych, również obywatelskich, to partnerem musi być właściciel środków produkcji. No, w sytuacji, gdy właścicielem środków produkcji jest państwo, no to naturalnie wolne związki zawodowe stawały się bezpośrednio organem, instytucją walczącą z państwem. Z państwem jako właśnie tym właścicielem środków produkcji, jako monopolistą, jako totalitarną władzą, która reguluje wszystkie wymiary działalności społecznej i nawet prywatnej.